Alicja Wąsik podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej. Jej miejsce na tym stanowisku zajął Jerzy Laskowski. Podczas sesji doszło także do zmiany koalicji. Nową koalicję tworzą teraz PSL i Nasz Powiat. Alicja Wąsik od początku tej kadencji była przewodniczącą Rady Powiatu. Jednak po ostatnich wydarzeniach zdecydowała, że musi ustąpić z tego stanowiska. Przypomnijmy, że podczas poprzedniej sesji Rady Powiatu odbyło się głosowanie nad odwołaniem Alicji Wąsik z funkcji przewodniczącej. Ostatecznie do odwołania nie doszło, ale wynik głosowania nie był dla już byłej przewodniczącej zadowalający. Ja przez te 2 lata, tak jak mówiłam wcześniej, to były dla mnie trudne lata, ale bardzo też edukacyjne. Zdobyłam dużo wiedzy, podniosłam swoje kwalifikacje, poznałam procedury rządzące powiatem. Więc to był fajny czas i uważałam, że robię to dobrze. Skoro zostało to poddane pod jakąś tam głosowanie, pod jakąś dyskusję, to znaczy, wiadomo, ja nie odbieram tego personalnie. Uważałam, że jest to, chodzi o koalicję, chodzi o klub PSL-u, no ale niemniej po prostu to też spowodowało, że zaczęłam się zastanawiać nad moją rolą, nad moją sytuacją. Wydaje mi się, że zmiany są zawsze dobre i stąd moja taka decyzja. Na pewno jest też taki nowy powiew, też nowe rozmowy. Mamy bardzo trudny rok, bardzo dużo inwestycji w budżecie. Budżecie, który właśnie nasz wówczas opozycja przyjęła jednogłośnie. Więc dużo pracy przed nami i po prostu wierzę, że ta praca będzie dobra na rzecz mieszkańców powiatu olsztyńskiego. Nowym przewodniczącym Rady Powiatu został Jerzy Laskowski. Za jego kandydaturą głosowało 22 radnych, a przeciwko tylko jeden. Nowo mianowany przewodniczący był zaskoczony, że aż tak wielu radnych opowiedziało się za jego kandydaturą. Powiem szczerze, nie. I to jest dla mnie miła niespodzianka. Pewnie, że miła, jak się dostaje w głosowaniu tajnym poparcie również od osób, które nie mają obowiązku ze względu na układy koalicyjne na mnie głosować. Tak? Także bardzo jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy takiego wyboru dokonali. Ja w samorządzie już pracuję od 18 lat, dlatego jest to jakby kolejny krok w mojej pracy w tej dziedzinie. Ale takiej funkcji jeszcze nie pełniłem, dlatego jest to jakieś małe wyzwanie. Mam nadzieję, że w tym nowym rozdaniu koalicyjnym będzie się lepiej układała współpraca, a ta współpraca jest nam bardzo potrzebna, bo przed powiatem jest bardzo dużo ważnych zadań. My mamy rekordowe inwestycje zapisane na ten rok i na przyszły rok i trzeba je sprawnie zrealizować. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu doszło jeszcze do kilku zmian. Z funkcji wicestarosty odwołana została Joanna Michalska, a jej miejsce zajął Andrzej Abako. Nowy wicestarosta opowiedział o tym, jak doszło do powstania nowej koalicji. W związku z tym, że najsilniejszym partnerem w powiecie jest Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, w związku z tym zaproponowano nam rozmowy celem stworzenia nowej koalicji. Podjęliśmy te rozmowy, które zakończyły się 4 lutego podpisaniem porozumienia koalicyjnego, które dzisiaj owocuje na sesji tymi zmianami. Czy to jest tylko wymiana stołków? Nie, dlatego że chcemy wnosić do powiatu to swoje doświadczenie samorządowe, a w swoim ugrupowaniu mamy naprawdę doświadczonych samorządowców. W związku z tym wydaje nam się, że wniesienie tych osób i ich doświadczeń spowoduje lepszą pracę zarządu, jak i lepszą pracę Rady Powiatu. W tak zwanej polityce jest trudno mówić jednoznacznie. Natomiast liczymy na to, że te głosowania, które pokazały, że za przewodniczącym głosowało 22 radnych, za wicestarostą głosowało 19 radnych, czyli stanowi to zdecydowaną większość. Ja bym powiedział, że to jest nasz sukces, tak? To jest sukces naszego samorządowego ugrupowania, które doprowadziło, że koalicja jest stabilna. I nawet więcej, bo pozostali jak gdyby członkowie Rady stwierdzili, że ta zmiana idzie na dobre dla powiatu i poparli nas w tych głosowaniach. Także liczę na to, że nie będzie już takiej potrzeby, żeby robić jakieś roszady, a tak powiem prywatnie, że te rozmowy, które przeprowadziłem z panią starostą Małgorzatą Chyziak, bardzo dobrze nam się rozmawiało. Także otworzyliśmy sobie takie drzwi do naprawdę dialogu i porozumienia i będziemy wspólnie zarządzać powiatem w taki sposób, żeby mieszkańcy to odczuli w tym, co przez najbliższe 2 lata będzie się działo w powiecie, a mnie się działo dużo, dlatego że budżet jest dobry, budżet jest inwestycyjny, ze szczególnym położeniem na inwestycje drogowe. W związku z tym, jak gdyby mieszkańcy za chwilę będą odczuwali, że coś się dzieje w powiecie olsztyńskim.
Starosta powiatu olsztyńskiego Małgorzata Chyziak stwierdziła, że nie może być tak, że przez brak porozumienia w Radzie cierpią wyborcy. Przypomnę, że powiat to ponad 120 tysięcy ludzi. Nie może być tak, że brak porozumienia będzie wpływał na dalszą dobrą pracę na rzecz tych ludzi. Stąd zmiana nastąpiła. Myślę, że wszyscy dzisiaj bardzo jasno i czytelnie powiedzieli, co wiąże się z tą zmianą, na co liczą. Wszyscy jesteśmy jednomyślni, że idziemy naprzód, kontynuujemy inwestycje, które rozpoczęliśmy, a inwestycji, przypomnę, jest bardzo dużo, bo są to przede wszystkim drogi, przede wszystkim szpital w Biskupcu, przede wszystkim temat jeszcze dotyczący szkoły muzycznej. Całe mnóstwo inwestycji, które należy kontynuować i będziemy się starali jak najlepiej wykonywać to, co do naszych obowiązków należy. Myślę, że wszyscy, którzy w ostatnim czasie obserwowali przynajmniej dwie sesje wstecz, mogli zaobserwować, że jednak dzieją się pewne kwestie, które zresztą wzbudziły wątpliwości wśród dotychczasowych radnych opozycyjnych. Myślę, że dobrze się stało, że taki test został przeprowadzony. Czemu tak się stało? Być może zabrakło rozmów, być może zabrakło właściwej wymiany informacji. No niemniej nie ma co już jakby rozdrapywać faktu, że dziś jesteśmy w nowej rzeczywistości z nową koalicją. I oby było lepiej. Zmiany nastąpiły także w zarządzie Rady Powiatu. Ze stanowiska członków zarządu odwołani zostali Elżbieta Samorajczyk oraz Janusz Dębiński, których zastąpią kolejno Alicja Wąsik oraz Bożena Wojarska. Warto także dodać, że nowym przewodniczącym Komisji Budżetowej został Jarosław Wolak, a nową przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji została Krystyna Szter.